Witam serdecznie kolegów hodowców. Mamy 28 lipca, minuta przed godziną 8:00. Znajdujemy się w miejscowości Tłokinia Kościelna. W zasadzie to są już przedmieścia Kalisza. Z samego rana już gołąbki były koszowane przed godziną 6:00. Pogoda była niezbyt ciekawa w miejscu przylotu. Pomglone, ale tutaj już pogoda się klaruje. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Za pół minuty gołąbki wystartują. Ostatni lot okazał się bardzo ciężki. Lot treningowy numer 3 z Marchwacza, do którego wystartowało 108 gołąbków, z czego 9 brakowało w pierwszym dniu. 3 wróciły wczoraj, one dzisiaj pauzują, aby troszkę dojść do siebie, do zdrowia, kondycji. Jutro kolejny trening planowany już z odległości 35 km z miejscowości Zagórzyn. Gołąbki już czekają, przygotuję kosze i mam nadzieję, że dzisiejszy lot okaże się zdecydowanie lepszy niż ostatni. Zaczynamy, godzina 8:00, Tłokinia Kościelna, start. O, jeszcze dwie sztuki. Coś im się tu nie spodobało. Dzisiaj coś nie chcą startować zbytnio. Mimo że piąty lot powinny śmiało ruszać, znalazły się trzy marudery. Stado się formuje, jeszcze te trzy sztuki będą pewnie próbować gonić. Się z nimi dopinają do nich. O, już je wszystkie złapały. Także już jedną pełną grupą krążą. Jeśli zdążę, to oczywiście nagram filmik z przylotu. Zobaczymy, jak sobie dzisiaj poradzą. No, dzisiaj mają 10 km dalej niż 2 dni temu. O, kierunek na pewno dłuższy czas będą obierać. Tutaj już w zasadzie jest na horyzoncie niedaleko Kalisz, także większe miasteczko. Także dziękuję jeszcze raz za uwagę. Zachęcam do śledzenia strony internetowej www.wgpolska.com. Tam oczywiście codziennie wieczorami zamieszczam owe filmiki, raport z lotów, listy przylotów. Oczywiście listy przylotów także są dostępne w dniu lotu, w zakładce wyniki na żywo, strona odświeża się co pół minuty, abyście mogli Państwo, jeśli macie chęć i czas, oglądać wszystko na żywo, także z kamer, podgląd. Także jeszcze raz dziękuję, gołąbki dalej widać krążą, słoneczko troszkę już się zaczyna przebijać, tam jest kierunek, którym powinny się udać. No a teraz krążą na południowym wschodzie, wiaterek zachodni sprzyjający. No zobaczymy, jak sobie poradzą. Także dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.